Dzień dobry wszystkim, jesteś z nami. Mam nadzieję, że nie. Bo to nasze dzisiejsze spotkanie, aby nikt z Was nas nie wylądował w tym spotkaniu. Po pierwsze, chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, że mogę tutaj być. Mam nadzieję, że będę mogła kiedyś wyciągnąć takie lekcje jak Mike, co zrobił dobrze, a co źle 3 lata temu. Zaczynając ode mnie, nazywam się Jagoda Lewandowska. Często dostaję pytanie, czy znam Roberta Lewandowskiego? Tak, znam. Serdecznie pozdrawiam się za to. Moja historia bardzo szybko się zaczęła. W wieku 19 lat wyjechałam do Stanów. Zaczęłam współpracę z firmą Southwestern Atlantic. Tam miałam okazję trenować i nadzorować pracę 40 sprzedawców. Gdy wróciłam do Polski, zaczęłam stawiać swoje pierwsze kroki, chyba w najlepszym miejscu, jakie mogłam. Czyli w SpaceX Next, największym fajnym software. Robiłam tam to samo, co później Hotbond, czyli starałam się wyjść do klientów. Staraliśmy się budować całe procesy outboundowe. Teraz w tym momencie buduję swój brand już od 2 lat. Wysyłamy w każdym miesiącu około 60 tysięcy maili. To, co dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, jest dość ważne z perspektywy każdego z nas, ponieważ pozwala oszczędzić troszeczkę stresu, dodatkowej pracy, gdyż to, co kiedyś było normalne w komunikacji z klientem, dzisiaj już do końca nie jest. Kiedyś były targi, spotkania face to face, dzisiaj wszystko się przeniosło na kanał mailowy lub kanał LinkedInowy. Co za tym idzie, zwiększyły się też restrykcje z tym związane. Jeśli chodzi o takie zdanie, proszę sprawdzić, czy nie ma Pan mojej wiadomości, spamie, zazwyczaj zdecydowana większość z nas miała z czymś takim do czynienia, gdzie albo my, albo ktoś z naszej firmy musiał zadzwonić, albo firma, z którą współpracowaliśmy, zadzwoniła do nas i mówi: wysłaliśmy do Was ofertę, spuśćcie spam, bo tam zazwyczaj lądujemy. Bardzo dziwne uczucie. Jagodo, przepraszam Cię bardzo. Słuchaj, wiesz co, mamy takie leciutkie problemy z dźwiękiem, który nam tak trochę faluje. Tak. Więc wydaje się tak, jakbyś miała, wiesz, mikrofon przed gdzieś w jednym miejscu i jakby ruszając trochę głową, wiesz, ten dźwięk raz zanika, raz ten, nie? Więc jeżeli bardzo mógłbym cię prosić, żebyś postarała się jakby do źródła mikrofonu. Dobrze. I myślę, że będzie wtedy już dużo lepiej. Nie? Dobrze, dawajcie znać, czy jest OK. Dobra, dziękuję bardzo. To, co przygotowałam na dzisiaj, to trochę chcę poopowiadać o spamie. Więc spam w moim mniemaniu jest jak grypa u człowieka. Czyli nie ma jednego zestawu rzeczy, jednej konkretnej rzeczy, jak zapytamy lekarza, co mamy zrobić, żeby nie złapać grypy. Zazwyczaj dostaniemy zbiór rzeczy typu: zażywaj witaminę C, dobrze się odżywiaj, uprawiaj sport, ubieraj się odpowiednio do pogody. I nie jest tak, że jeżeli będziemy wykonywać tylko jedną rzecz, uchroni nas ona od tej grypy. Niestety musimy wykonywać wszystkie te rzeczy lub część z tych rzeczy. I tak właśnie jest ze spamem. Dlatego na dzisiaj przygotowałam 6 takich głównych problemów, z jakimi przychodzą do nas klienci, jeśli chodzi o spam. Pierwszym z tych punktów są to ustawienia techniczne. I tak jak Mike mówił, że im rzeczy mniej technicznych, tym lepiej. Niestety tutaj chwileczkę trochę na technicznych rzeczach musimy się zatrzymać, bo niestety jest to najbardziej dotkliwy punkt, jeśli chodzi o spam. I pierwszym z tych rzeczy jest SPF, Sender Policy Framework. Tak naprawdę, tak jak napisałam, jest to mechanizm bezpieczeństwa, dzięki któremu dochodzi do komunikacji między serwerami DNS. I tutaj mamy kod SPF. O co w tym tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że ten SPF ma nas chronić przed tym, że ktoś nam się podszywa pod naszego maila. SPF działa na takiej zasadzie: ze skrzynki A wysyłamy do skrzynki B wiadomość i serwer DNS zapytuje się: hej, pokaż nam IP adres swojego nadawcy. Jeżeli SPF
powie, nie mam IP adresu, fail. Mail wróci albo w ogóle zostanie przekierowany do spamu. Jeśli poda IP adres, jest super. Drugi z tych ustawień to jest DKIM, Domain Keys Identified Mail. Jest to tak zwany dodatkowy podpis dla twojego maila. Ma on dwa klucze. Składa się z klucza prywatnego i klucza publicznego. Kolejnym krokiem, pomijając już te techniczne, nie wiem, czy to widać, jest reputacja naszej domeny. Tutaj niestety nie będzie tak szybko jak w ustawieniach wcześniejszych, ponieważ myślę, że warto dodać, że bardzo często mówimy klientom, ustawcie SPF, podepnijcie DKIM i mówią OK, wszystko jest OK, ale nic nam się nie zmieniło, ponieważ ustawienie, szczególnie DKIM, trwa nawet do 72 godzin. Jeśli chodzi o reputację domeny, to tutaj czy im starsza, tym lepsza? Generalnie tak. Jeżeli trafia do nas klient, który chce dużą kampanię mailową albo ciągłą kampanię mailową, zbudowanie całego outreachu, wiek domeny ma znaczenie, ponieważ te wszystkie rzeczy, które określają to, czy jesteśmy w spamie, czy nie jesteśmy w spamie, sprawdza to, jaki jest ruch na naszej stronie, wychodzący i wchodzący maili. Rozgrzanie domeny, tutaj się zaczynają schody. Najczęściej, jeżeli ktoś myśli o bazach, o lead generation, o outreachu, o większej masowej wysyłce maili, zazwyczaj wszyscy się boją tego, że wpadną do spamu. Oczywiście wpadną, jeśli nie wykonają pewnych czynności. I myślę, że tutaj jedną z najważniejszych czynności, którą wykonujemy razem z naszymi klientami, jest rozgrzanie domeny. Logowanie z różnych kont. Czy to pomaga, czy nie, czy to szkodzi? Jeżeli chodzi o adresy mailowe, zapewne większość z Was ma adres na przykład info@domena albo kontakt@domena. Teraz na przykład dostęp do tej skrzynki pocztowej mają 4 osoby, 5 osób. Jesteśmy cały czas na nich zalogowani. Nie robimy tak, że rano się logujemy, wieczorem się wylogowujemy, bo jeżeli to wszystko, co nas obserwuje, stara się zauważać, jaki był do tej pory ruch i co się dzieje teraz. Mieliśmy klienta, który dostawał alerty, że może trafić do spamu. Okazało się, że nowa pracownica w pracy wylogowywała się i zalogowywała codziennie i to samo robiła druga. Z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innej miejscowości i po prostu zostało wykryte to, co wcześniej nie miało miejsca. To są takie niuanse i szczegóły, które mają znaczenie już przy większych ilościach. Tutaj kolejna z naszych rzeczy, które są dość ważne przy wysyłkach, jest nasza stopka. Niby bzdeta, niby mała rzecz, a jednak robi to bardzo dużą różnicę. Z lewej strony mam przygotowaną taki najlepszy wzorzec stopki, książkowy, że tak powiem, gdzie mamy imię i nazwisko, mamy tytuł, numer telefonu, adres mailowy, fizyczny adres naszej firmy oraz link do unsubskrybowania. Z prawej strony widzicie moją stopkę, która też jest OK. Nie mam fizycznego adresu i nie mam linku do unsubskrybowania, ale mam link, który mówi, że jeżeli do mnie napiszesz, że nie chcesz, żebym się więcej z Tobą kontaktowała, to to zrobię. Bardzo często klienci pytają, czy mogą dodać logo albo zdjęcie. I tutaj zależy. Jeżeli mamy wysyłkę codzienną, tak mówimy o codziennym komunikacie z klientami, jak najbardziej, proszę. Jeżeli mówimy o większych wysyłkach, gdzie wysyłamy 500-600 maili, myślę, że im mniej, tym będzie lepiej. Jeżeli już dodajemy na przykład logo, to fajnie, jeżeli jest ono jak najmniejsze w wersji HTML. Kolejnym punktem, z jakim przychodzą do nas często klienci, to jest alias. Co z tym aliasem jest? Pomaga czy szkodzi? Opinie są bardzo różne. Myślę, że alias jest super fajny do codziennej takiej komunikacji, gdzie chcemy sobie rozróżnić dwa adresy, gdzie łatwiej nam jest wszystko filtrować na skrzynce pocztowej. Natomiast tutaj znowu, jeżeli myślimy o dużych wysyłkach, to fajnie, jeżeli to jest samodzielna
osobny adres mailowy, ponieważ tak jak na normalnym adresie mailowym mamy pewne ustawienia i wiemy, że jak ustawimy rzecz A, to wydarzy się rzecz B. Z aliasem niekoniecznie tak jest. On nie zawsze dobrze reaguje na wszystko. Kolejny, piąty punkt, z czym tutaj nasi klienci mieli problem wpadając do spamu lub dostając alerty, byli adresaci. Adresaci osoby, do których po prostu pisali maila. Bardzo duży bounce rate, na to trzeba bardzo uważać. Dlaczego? Na przykład pojawiają nam się klienci, których grupą docelową są, przypuśćmy, stomatolodzy. Stomatolodzy bardzo często mają upublicznione adresy mailowe, ale na przykład bardzo często zdarza się tak, że to są adresy, które oni stworzyli tylko i wyłącznie, aby założyć po prostu działalność i z nich nie korzystają. I te adresy mailowe wracają, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć odpowiednią przygotowaną bazę. Tak samo z niepoprawnymi mailami. Z niepoprawnymi mailami też fajnie jest to, że jeżeli ktoś robi taki cold outreach i outsourcuje wykonanie bazy, żeby miał po prostu pewność, że pochodzi, że jakość tej bazy będzie bardzo dobra. I odpowiednia treść do odpowiedniej osoby. Tutaj też bardzo często mamy dużo dyskusji, ponieważ klienci, próbując robić lead gen czy kampanie mailowe, chcą wypróbować jeden tekst do wszystkich. Do CEO, do dyrektorów sprzedaży, marketingowych i najlepiej jeszcze do technicznych osób, bo jednym tekstem najlepiej by chcieli sprawdzić, kto będzie najlepiej im odpowiadał. Ale wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nie będziemy mieli miarodajnych wyników, wysyłając tego samego maila, na przykład super biznesowego, do osoby bardzo technicznej. Jeżeli będzie robiło się to na bardzo dużą skalę, to jeden, drugi, trzeci zacznie klikać, że to jest spam. Szczególnie robiąc potem follow-upy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sugeruję bardzo duże dostosowanie treści do rodzaju persony, do jakiej chcemy wysłać mail. Kolejny, szósty punkt, myślę, że to już jest taki najbardziej techniczny i dotyczący tutaj głównie automatyzacji wszelkich naszych kampanii mailowych. Podzieliłam sobie na trzy punkty. Pierwszy punkt, spam words. One bardzo się często zmieniają, bardzo często pojawiają się nowe, czasem te stare znikają. To, że użyjemy jednego wyrazu czy dwóch, które są na liście spam words, w codziennej komunikacji z naszym klientem, absolutnie to niczego nie zmieni. Natomiast jeżeli będziemy robić dużo większe wysyłki i zaczniemy używać tych spam words, zaczniemy być dostrzegani rzeczywiście jako taki spam. Ciekawa jest w ogóle historia, jak powstają, jak wyraz ze zwykłego wyrazu robi się wyrazem spamowym. Na przykład teraz podczas całego tak zwanego koronawirusa dużo firm finansowych wysyłało komunikaty do swoich potencjalnych klientów ze słowami właśnie revenue, zrobimy tobie audyt i tak dalej, i tak dalej. I teraz te wyrazy są na liście spam words, mimo że przed koronawirusem nie były. I tak samo jeżeli chodzi o personalizację. Jeżeli robimy wysyłkę mailową, polecamy jak najbardziej personalizować te maile. To jest to, co mówiłam też troszeczkę w punkcie poprzednim, że nie tylko używać wymiennika jako imię, ale naprawdę teraz programy bardzo dają duże pole do popisu. Możemy spersonalizować, snippetować wszystko tak naprawdę. Value proposition, name dropping, możemy używać nazwy firm, miast i tak dalej, i tak dalej. Więc im większa personalizacja, tym lepiej. Dlatego po prostu, że open rate będzie większy, response rate będzie większy i będzie to bardziej naturalnie wyglądało. Teraz jeśli chodzi o narzędzia, to jest taki mega krytyczny punkt, jeśli chcemy tworzyć kampanię lead gen, ponieważ super narzędzie może nam pomóc w docieralności, ale słabej jakości narzędzie może popsuć całkowicie reputację naszej domeny. Fajne narzędzia, to znaczy narzędzia, które mają tak zwany ten random sending, czyli nie będzie takiej sytuacji, że one co 30 sekund będą wysyłały w naszym imieniu maila, tylko takie narzędzie, które zobaczy, ok, są dwie strony tekstu, przypuśćmy, wiadomo, nikt nie wysyła dwóch stron tekstu w cold mailu, ale takie narzędzie powinno umieć przeczytać, są dwie strony tekstu, czyli nienaturalnym jest, że dana osoba w ciągu 30 sekund napisałaby takiego maila.
Standardowe maile, takie cold maile, krótsze, treściwe, fajnie jest zrobić wysyłkę między 60 a 90 sekund lub 90 a 140. I wtedy narzędzie będzie sobie wybierać, ile dokładnie, tak żeby naśladować supernaturalny ruch naszych ludzi po prostu. To jest też, co, z czym przyszedł ostatni nasz klient do nas, to jest to, że czasami zdarza się każdemu chyba z nas, że nie piszemy wiadomości mailowej do danej osoby w okienku skrzynki pocztowej, tylko na przykład w jakimś dokumencie i robimy sobie kopiuj i wklejamy i wysyłamy. Czy tak powinniśmy zrobić? Badania pokazują, że czasem kopiuj, wklej takiego tekstu, robimy kopiuj tekstu, a wklejamy już obrazek. Szczególnie jeżeli ktoś korzysta nie z webowej wersji swojej skrzynki pocztowej, tylko na aplikacji, może się tak wydarzyć, wtedy wiadomość jest cięższa. Tutaj wiadomo, w jednorazowym mailu nic się nie wydarzy, jednak gdy idzie duża kampania mailowa, fajnie, jeżeli to jest dopieszczone. Super trik, przerzucić to do notatnika, bo notatnik zrzuca wszystkie nasze edycje i przekopiować to z notatnika dalej do naszej, do naszego odbiorcy. Co jeśli jednak wpadniemy do takiego spamu? Uważam, że nie ma takiej skrzynki pocztowej, która nie dałaby nam sygnałów, że jest w spamie. Jeżeli to, czy uda się wyciągnąć daną skrzynkę, czy całą domenę ze spamu, mówi to, jak szybko zareagujemy od momentu dostania się do spamu. Niezależnie, czy wpadliśmy tak całkowicie do spamu wczoraj, czy miesiąc temu, proces wyciągania skrzynki pocztowej ze spamu jest bardzo długi i bardzo manualny, dlatego nie życzę temu go nikomu. Dbajmy o swoje skrzynki, o swoje domeny, abyśmy tam nie wylądowali. I tutaj jestem bardzo chętna, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić jakość swojej domeny i zobaczyć, czy wszystko poprawnie działa, możecie wejść sobie na OpenRate EU Pipeline albo odezwać się do mnie na LinkedInie lub mailowo i możemy zrobić sobie taki audyt domeny i totalnie Wam wszystko wyjaśnię, od ustawień dokładnych, technicznych, aż po takie niuanse jak właśnie wklejanie wiadomości tekstowych. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie obserwowałam czatu, więc nie wiem, czy są jakieś pytania. Dziękuję bardzo, Godo. Mamy dwa pytania. W ogóle z takim, wiesz, dużym zainteresowaniem słuchałem Twojej wypowiedzi, bo miałem tą przyjemność 14 lat zarządzać pocztą WWPL w mojej poprzedniej, że tak powiem, karierze. Czyli byłem po tej drugiej stronie barykady i to jest święta prawda. To znaczy, jeżeli jesteśmy takim dużym prowajderem skrzynek pocztowych jak WPPL, czy gmail.com, czy wiecie, yahoo.com i tak dalej, tam są bardzo rozbudowane mechanizmy, które właśnie mają na celu ocenę, czy ten nadawca maila, który do nas wpada, do naszego systemu, jest potencjalnym spamerem, czy nie. Tak? I to jest ciągły wyścig, bo faktycznie tych spamerów jest jakby takich, wiecie, prawdziwych, nie mówię o nas, tak? Tylko o takich botnetach, tak? Na przykład uruchamianych z poziomu Rosji czy Chin. Są po prostu miliardy wysyłek, tak? I one się starają naśladować maksymalnie ten ruch taki jakby faktyczny, autentyczny. I stąd oczywiście systemy kontratakują, tak? Wprowadzając bardzo rozbudowane heurystyki, mające na celu to zidentyfikować. No i potem okazuje się, że niestety to też się odbija na nas, tak? Czyli na powiedzmy biznesach, które próbują w ten sposób docierać do swoich potencjalnych klientów. Więc to jest bardzo istotne, żeby faktycznie i z jednej strony zadbać o te technikalia, no bo te technikalia to jest trochę taka podstawa, a z drugiej strony, żeby potem faktycznie na bieżąco, prawda, śledzić to, co się dzieje, odbierać te sygnały. Tak? Jesteśmy w spamie, trzeba reagować, trzeba szukać przyczyn i że tak powiem, starać się tą sytuację rozwiązać. Przechodzę do dwóch pytań od Huberta. Pierwsze z nich: sugerujesz, aby w zwykłych stopkach osób, handlowców, dać linka, informacje na temat unsubscribe? Generalnie czasami jest tak jak właśnie jak Mike napisał, że niektóre CRM-y to wymuchają. W
Fajnie jest to skonsultować ze swoim prawnikiem, bo to bardzo zależy od tego, na jakie kraje uderzamy, kto jest naszym odbiorcą maila. Generalnie mówi się, że jeżeli nie link, to żeby była bardzo dobrze przygotowana ta stopka PS, jeżeli chodzi o te wszystkie polityki, tam RODO, prywatności i tak dalej. Ale to jest generalnie decyzja, myślę, prawnika w firmie. Czyli zadbać też takie zrozumienie kontekstu lokalnego, na przykład danego kraju. Oczywiście pewnie też skonsultować to jakoś właśnie prawnie w kontekście poszczególnych tak polityk, GDPR i tak dalej. Tak, dokładnie. W razie czego, bo jakby dodanie tego, jak rozumiem, jakby dużo nie zaszkodzi, a tak naprawdę troszeczkę nas zabezpiecza, prawda? Bo zawsze pokazujemy, że dbamy też o to w jakiś sposób, tak? Znaczy pokazujemy ścieżkę, że tak powiem, wyjścia, tak? Z sytuacji, kiedy ktoś na przykład nie chciał od nas otrzymywać, czy nie chce dłużej otrzymywać od nas takich informacji. Drugie pytanie od Huberta, a skąd wyciągnąć aktualną listę Spamwords? Bardzo często nie ma, generalnie nie ma jednej takiej listy. Każdy, że tak powiem, mail provider ma swoją taką listę i trzeba sobie po prostu ją systematycznie śledzić, wpisać sobie, jakie są dla Gmaila, dla G Suite'a generalnie Spamwords i prześledzić. Takie no, najważniejsze to G Suite i Office. Więc do tej pory nie ma w jednym miejscu, nie wiem, może się pokusimy i stworzymy taką listę, którą będziemy aktualizować co 2 tygodnie, bo mniej więcej co 2 tygodnie to wszystko się zmienia. Czyli każdy ISP, każdy z tych dużych prowajderów skrzynek pocztowych jakby prowadzi, właśnie zbiera jakby te dane po stronie swojego systemu i w jakiś sposób aktualizuje, prawda, tą Tak, listę. dokładnie. No, faktycznie myślę, że dobry pomysł, żeby wiesz, zebrać te informacje w jednym miejscu, na pewno bardzo cenne źródło informacji. Super, bardzo, bardzo dziękuję.